Hej, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Beka i znajdujemy się w Wiedźminie. Oj, coś mi się zjebało z kursorem, przepraszam was. No dobra, mamy coś dziwny kursor, prawda? Już na sam początek widzicie. A nie, wy macie normalne, u mnie się coś spieprzył. Naprawdę, na podglądzie ten kursor jest normalny, u mnie jest zbugowany na mniejsze oto. Ale teraz się naprawi? Nie. Cały czas jest zepsuty. Okej, i wchodzimy oczywiście do jaskini, do której mieliśmy już wcześniej wejść. Po jaką misję? Tylko pozwólcie, że sobie sprawdzę jeszcze. Tajemnicza wieża. Tak? Tajemnicza wieża? Potrzebuje się tu. Aha, okej, czyli to jest jakaś... jakiś sefir. Jedna z sefir tu jest. Okej, jesteś szybki. Chociaż to naprawdę... Naprawdę moglibyśmy używać co do grupowego. To przydałoby się, żeby reszta stała też tutaj przyszła. Okej, weź to z tych szczątek. O, okej. Wybaczcie, bo ja naprawdę mam taki zbugowany kursor. Po prostu widzę chyba pięć fragmentów kursora i niestety jest to dla mnie dość uciążliwe. Ponieważ nie wiem kiedy mam ikonkę, że mogę coś zebrać, prawda? Okej, ja sobie pozwólcie, że jeszcze wypiję jedną rzecz. O, naprawił mi się kursor, okej. Już u mnie wszystko w porządku. Przeczytałem, spoko. Mogę starcik szybki. Cztery, tak, okej. Biały miód, nie, kot. Chętnie, proszę. Może mi się naprawdę tutaj przydać. Nie chcę się po prostu biegać w ciemku, więc zresztą wiem, że wy też raczej nie będziecie chętni do oglądania. Jak gram nic nie widząc, zresztą sami nic byście wtedy nie widzieli. Okej, tam jest jakieś wyjście chyba. Nie jestem z tego, a nie jestem tego w stanie ardem na 100% dokładnie zmieść. W takim razie wracamy do Igni i lecimy dalej. Gdzieś tutaj był wilk, jeszcze widziałem, pamiętam. O, właśnie jest tutaj. Szybko go zabijemy i zaraz pojedziemy po kolejny sefir. Tą kolejną sefirę, nie wiem już naprawdę jak to odmieniać. Więc jeszcze w ogóle, że znowu na nagraniu wyjdzie mi rodzicki pieseł, w sensie powiadomienie z wtyczki do Google Chrome dotyczące tego, że się pojawił nowy film na kanale Gimpera. Okej, weźmy to. Okej, niepotrzebnie ten jest grupowy w ogóle wziąłem. No, Bigo, Geralt. Pani Gerwant. Okej, okay. Nie? To sobie szybki na niego ma działać? Okej, okay, dobrze wiedzieć. Wilki szczerze mówiąc mi tak naprawdę dużo nie robią, chociaż widzę, że zaczynają jednak mnie tutaj obijać dość mocno. Okej, okay. Styl grupowy już mieczem srebrnym, bo nie będę się bawił w zmianę miecza teraz. Nie ma sensu po prostu na to, ani czasu. Znaczy nie ma to większego sensu, ani nie ma na to czasu, prawda? Czy naprawdę już byłyby martwe trzy razy. Trzy tury wcześniej, że tak powiem, trzy tury ataku, nie wiem jak to nazwać. Trzy ataki wcześniej. Ciężko powiedzieć szczerze mówiąc, bo tutaj w moim odczuciu jest tej troszeczkę turowości mimo wszystko w tych walkach. Jeśli zauważycie, to najpierw Geralt wykonuje ruch, dopiero potem Wilk na przykład. I raczej nie zdarza się, aby dwoje naraz robili. Okej, okay, sarkofag Varna. Okej, okay, jest i Sefir. Tu ty pierścień wezmę. Jak to nie ma miejsca już? O, szybko poszło. Okej, okay, w takim razie myk. Napij się, Geralt. Proszę cię. Mleczko, tutaj masz dobre mleczko. Okej, okay, czy jest tutaj coś jeszcze, co warto wypić? Spirytusu raczej nie. Dziękuję za takie coś. Okej, okay, winogrono jeszcze. Zjedz sobie winogrona, zobaczcie. Okej, okay, szybki sorcik. I zbieramy, co się da. W ogóle ten topór jest lepszy niż ta siekiera. Ja latam z tą siekierą jak głupi. W sumie ona i tak mi się nie przydawała jakoś nigdy, więc... Wiecie sami. Pęk wiszący kamień. Czy tutaj się nauczymy Quen? Czy mi się wydaje? Halo? Geralt? Quen? Dokładnie? Nie wiem. Coś się Geralt obraził i nie chce się nauczyć. Teraz zobaczymy jeszcze, co będziemy mogli z tym zrobić. Tylko pokonajmy tego głupiego wilka. No, jeszcze raz. Choć naprawdę męczy mnie ta walka mimo wszystko. Jest denerwująca dla mnie. Nawet bardzo, okej. Okay. Ale czas mi się wydaje, jakby niewyraźnie mówił, chociaż staram się mówić w pełni wyraźnie. I jest dokładnie Quen. Znak Quen. Okej, myślałem, że tam coś... O, cholera jasna! Czemu zaraz się przestraszyłem, bo mi nagle ten wilk wyskoczył. Jeśli tak jak mówiłem... Mieczem z żelaznym... No, cholera. Geralt. Mieczem żelaznym jest dużo, dużo łatwiej walczyć. Okej, szczątki. Muszę wyjść z tego trybu. Wkurza mnie to, że Geralt tak długo wychodzi z tego trybu.
z trybu walki. Z trybu bojowego, nie wiem jak zwał, tak zwał. To jest ten sztylet. Jeszcze tak zdziwiłem, coś zobaczyłem nową ikonkę i tak wie, co to jest. Okej, kolejny wilczek. Już rozumiem, dlaczego mamy tutaj to zlecenie na skóry wilka. Wiem przynajmniej, gdzie je znaleźć. A nie, chociaż już je chyba skończyliśmy, więc. Albo i nie. Sekundkę, pozwólcie, że sobie tylko spojrzę jeszcze raz. Nie samouczki, tylko zadania poproszę. Zlecenie na wilki, o jest, już skończyliśmy właśnie. Bardzo dobrze. Co jest, co z nami niby walczy? A, wilk znowu. Okej. Nie widziałem go wcześniej. Na mapie, jak widzicie, też nie są pokazani wrogowie, co jest z jednej strony plusem, z drugiej minusem, prawda? Ale raczej jest to duży plus. Znaczy, w moim odczuciu jest to duży plus, ponieważ nam nie pokazuje. Znaczy, na przykład w trzecim Wiedźmie już jest pokazane, ale jeśli nam nie pokazuje, gdzie są przeciwnicy, to jest to dla mnie taki. Mapa jeszcze może być, tak? Niech to będzie nawigacja, ale. Ale niech nam nie pokazuje, gdzie są wrogowie, niech nas jakoś zaskoczą czy coś. Wybaczcie za to, że znowu telefon mi tutaj brzęczy. Okej, a to jest to wyjście, do którego nie mogliśmy wcześniej dojść, prawda? Wiecie, o które chodzi. Chodzi, to jest to zawalone tam z tego wcześniejszego fragmentu. Okej, a teraz pójdźmy w drugą stronę, bo jeszcze w tą żeśmy chyba nie byli. Tutaj byliśmy, prawda? To jest to. Tak, tutaj był wilki. Nie mogliśmy tam dalej przejść, a jeszcze gdzieś tutaj powinno być. No właśnie, widziałem już jakiegoś przeciwnika. A, to jest wilk. Nie, to mi się wydawało. Nie, jest, okej, okay, jest to drugie wyjście. Tutaj właśnie, o to mi chodziło. Dobra, wilk pokonany. Szczątki są oczywiście. Wiecie, ja zbieram z każdych szczątek, prawie jak w Asasynie, że zbieram z każdego martwego żołnierza. Wszystko, co się da. Kwestia przyzwyczajenia. A, okej, okay, tutaj też nie mogę przejść. Tak, dobrze mówię? Dobrze mówię. A gdzie to w ogóle prowadzi? Czy gdzieś prowadzi? A mogę mapę lokacji? Jest tutaj lokacja. A, okej, okay, tutaj nawet nie wiadomo, co jest. Dobra, krąg żywiołów, w takim razie wychodzimy już. Niepotrzebnie w sumie tego kota użyłem. Znaczy nie, no może potrzebnie, prawda? Przynajmniej w końcu coś widzieliście na odcinku, a nie tylko słuchaliście, jak się błąkam po jaskini. Najmocniej przepraszam. Wasze zdrowie przy okazji, ponieważ oczywiście energetyk otwarty przy nagrywaniu. Ogólnie dzisiaj muszę trochę sporo rzeczy nagrać, ponieważ chciałbym trochę nadrobić, ponieważ jutro jadę po mundur wojskowy, a. Znaczy, dla mnie to jest jutro, prawda? Wy to oglądacie już, jak prawdopodobnie ten mundur mam, tak z tydzień, może nawet 2 tygodnie. Okej, są to pielce, zobaczcie co muszę teraz zrobić jeszcze. Sefiry. A jeszcze jedna sefira. Gdzie ją znajdę? U. Przystanie, okej. Aha, czyli trzeba będzie pewnie wrócić do Wyzimy. Nie ma problemu z tym. Wersję tego, co mówię, tak jak to oglądać, pewnie już mam go ze 2 tygodnie. Nie no, bez przesady może, ale pewnie z tydzień go już mam. Tak, ale w każdym razie nie będę miał po prostu czasu, żeby nagrywać trochę. Tak więc będę musiał tutaj delikatnie ponagrywać. Tym bardziej, że aktualnie zacząłem, no, odnowiłem, że tak powiem, swoją, w cudzysłowie, miłość do tworzenia rzeczy z patyczków i papieru. A, jeszcze papier się na mnie rzucił. Wow, 22 mi naprawdę zadał. Wow. Niezłe obrażenie, jak ma to pielca głupiego. 27, wow. A, bo ja go mieczem tym biję. Jest dziwię, że go jeszcze nie zabiłem. No i pięknie poszedł. Są szczątki oczywiście. No, odnowiłem swoją miłość do tworzenia z papieru i z drewna. Z drewna, z patyczków drewnianych. Okej, tylko pozwólcie, że spojrzę na mapę, gdzie mam iść tutaj. I zacząłem sobie tworzyć prowizoryczną wersję ukrytego ostrza z asasyna. Póki co mam w planach po prostu w ogóle stworzyć całą prowadnicę i samo ostrze, prawda? Znaczy ostrze, w cudzysłowie ostrze, prawda? Będzie cały czas. Byle dziadostwo z drewna, ale tak, żeby tylko było, prawda? Żeby sprawdzić wymiary, sprawdzić jak to działa i tak dalej. I w tym momencie jestem na fazie alfa, czyli stworzenie samej prowadnicy, samych jakichś tam sprzączek, czy też, prawda, po prostu zapięć na rękę, czyli po prostu dwa paski skórzane, czy cokolwiek. Pewnie ze starego paska to zrobię.
Zresztą powiedziałem, prowadnica, jakiś prosty mechanizm typu gumka, recepturka albo sprężyna i właśnie samo ostrze, to drewniane. Panie, panie. Oczywiście, że potrzebuję łodzi. Co? O, a przy okazji, o, wy tego nie widzicie. Ja tutaj widzę ze Steama, ile mam FPS-ów. W końcu znalazłem jakikolwiek program do tego, tylko że niestety działa tylko w grach Steamowych, okej. Pozdrowienia od Jarena Właśnie, Bolta. zacznijmy od tego. Przynoszę zioła. Nareszcie. Myślałem, że już się nie doczekam. Proszę, oto 5 pęczków kwiatu dwugrotu, tak jak było umówione. Oto 400 orenów i pozdrowienia dla Jarena. Nie zapomnę pozdrowić. Co? Ja mam, że mi spadają FPS-y do 45, ale to jest chyba wina ograniczeń gry. Dokąd możesz mnie zawieźć? Transportuję ludzi z Wyzimy na bagna i z powrotem. No, okej, Przewieź mnie na drugi. Czas to. Zapomniałem, że już ten dialog był i nie wiem, po co ja go w ogóle włączyłem. Okej, Jesteś. tak, jestem gotowy, Tak. pójdźmy. Tak. I na razie robię to w wersji alfa, czyli prawda, jakiś prosty mechanizm typu gumka albo sprężyna, prawda, czyli tylko jednostronne działanie. Prawda, w sensie, wiecie, wyciągamy palec nie wiem, z czymkolwiek, z jakimś pierścionkiem, coś, do czego jest przymocowany cały mechanizm i w ten sposób wysuwa nam się ostrze. Natomiast po opuszczeniu palca, w sensie opuszczeniu go w dół, prawda, to ostrze się zamyka. Natomiast w drugiej fazie mam zamiar zrobić to samo, tylko że z mechanizmem jakimś już na zasadzie bloczku. Właśnie tego słowa zapomniałem, w ogóle zapominam w asesynach. Bloczek, wiecie, chodzi o to kółeczko właśnie, o którym mówiłem. Chyba to był w asesynie, w serii asesynie. Okej, zobaczmy tylko, czy nie mamy tutaj jakichś szybkich misji. Do Jarena. Do Vivaldiego. Jest on Sefiry nadal. Raymond nawiązał kontakt. Jedna Sefira. Wasca. Tak, to będę musiał jej powiedzieć, zapomniałem o tym. Najmniejsze, to potem się to zrobi. Dobra, najpierw do Vivaldiego pójdźmy. Halo? No, aha, okej. Zapominam, że mi tak się to robi. Dlatego więc w drugiej fazie mam zamiar zrobić to już w pełni drewniane, prawda? Trochę lepsze. Marnuję czas. Cholera, jak na tyle mnie dzwoni? Nie, okej. Jakaś wiadomość. A, SMS mi Świetny przyszedł. plan. Mam zamiar zrobić je drewniane. Prawda, z tym systemem blaczkowym, czyli wysuwamy. Jednym pociągnięciem wysuwamy, drugim pociągnięciem wsuwamy z powrotem. Zobaczcie, że tak latam głupio trochę tym Wiedźminem na boki, ale staram się coś opowiadać i jednocześnie skupić na grze, co jakoś mi nie wychodzi za dobrze. Jak widać. No, już się ładuje. W ogóle mam 8 FPS-ów na ekranie ładowania. O, coś ciekawego. Przesyła mnie pan Marlow! O co chodzi? Mówi, że ma nowe informacje. I żebyś przyszedł do jego domu jak najszybciej. Dziękuję za wiadomość. Czyli Raymond. Raymond, przepraszam. Raymond jest w Sleeping Dogsach. Raymond jest tutaj. Za chwilkę do niego pójdziemy. Jeszcze sobie zbiorę ostatnią Sefirę przy okazji. I wracając do tego, co mówiłem, no to ja to zrobię na tym bloczku. Natomiast wersję trzecią, finalną, mam zamiar zrobić albo drewniano-metalową, albo w pełni metalową, prawda? W sensie oczywiście ostrze tej będzie metalowe, to jest 100%, prawda? Ale chodzi mi o to, że cała reszta w tym wypadku będzie albo metalowo-drewniana, albo tylko metalowa. Okej, jest Vivaldi. Co cię sp... Mam dla ciebie wiadomość od Iwina. Od Iwina? Nawet nie muszę czytać, dobrze wiem, czego chcę. Pamiętaj, Wiedźminie, elf, człowiek czy krasnolud, wszyscy chcą tego Pożyczka, samego. czyli pieniądze. Pieniędzy? W rzeczy samej, pieniędzy. Niedługo przygotuję odpowiedź dla jej wina. Gdybyś był łaskaw wpaść później, będziesz ją mógł Mówię, odebrać. zobaczcie, ile on ma Zgoda. pierścień na jednym palcu, lewej Nie ręki, rób, że cię tfu, na jednej wynagrodzę. ręce. Jej win na pewno ci coś obiecał. Vivaldi jak zawsze skąpy, zresztą to są krasnoludy, więc oni są dosyć skąpi. Trochę takie, przepraszam za powiedzenie, ale takie trochę nawiązanie do Żydów, prawda? Na przykład z czasów właśnie romantyzmu, gdzie Żydzi zostali przedstawieni jako taka rasa strasznie, strasznie chciwa i nikczemna, w sensie takim, że zbiera ostatnie nawet grosze od
Tego, kogo potrzebuję. Okej, okay, tablica ogłoszeń. Coś tutaj jest ciekawego? Nie, nadal to samo, Kalk Shrine. Zobaczmy tutaj. Dalej, dalej, dalej. Tam co widzimy, Raimond. Jedna Sefira, gdzie ona jest? A, u Raimonda, okej. Okay. To będę pamiętał. Natomiast... ostatnia rzecz, czyli mianowicie... zlecenie na wilki. Tak, zlecenie na wilki. Jeszcze pójdziemy w sumie zagrać w kartę, wiecie? Okej, okay, czyli tak. Teraz pójdziemy w prawo i prosto, okej. Okay. Przepraszam najmocniej, ale nie potrzebuję tego lega, tylko właśnie mieć tak odbiło, że mam cały nos po prostu. Mam cały nos. Tfu, co ja gadam, mam całe oczy załzawione. Momencik, do komu idziemy teraz? O Jezu, to był Jean-Pierre, a ja chciałem, myślałem, że pomyliłem sobie go z kimś innym, ale nieważne, jestem głupi. Okej, okay, idę do tych zawodowców, zobaczę, może już pokonałem wystarczającą ilość ludzi. A potem idę do Raimonda, bo mamy tam dwie misje do zrobienia. Mianowicie zlecenie, nie zlecenie, tylko tajemnicę czą wierzę i tajemnicę wyzimy. Okej, okay, myk. Lecimy szybciutko do karczmy, do misja kudłacza. W ogóle, dam jeszcze rzeczy? Może pracuję. Bywaj. Okej, okay, to u kupca mogłem. Mogę, że proszę, bywaj. Co? Mogę rzucić... Proszę o wybaczenie, panie, ale sprzedaż tylko dla wiernych i przyjaciół zakonu, a o was nie słyszałem. Bywaj. Co? Czy my coś zrobiliśmy źle względem zakonu? Przecież wcześniej mogliśmy wszystko kupować od nich. Cholera, właśnie tak się... To chyba dlatego nie kojarzyłem tego, bo... właśnie to się działo. No, a jak chcę, żeby Śnieżek załatwić. Znaczy, w sensie, że tak późno przyszedłem w grze, w sensie fabularnie. Kurczę, szkoda. To może do tego kowala będę mógł iść. Będę mógł szedł, tak. Super chciałem powiedzieć po polsku, 100%. Okej, okay, Coleman. Mogę z nim coś pogadać? Kupuję. A, już nie będę z nim pił, bo chyba nic z tego nie mam. Znaczy, bym z tego nic nie miał. Natomiast pójdziemy do tego... Bruj. Co tam, ger? Momencik. Można. Zagra. Jasne. O, czy jednak możemy. Ile prawdy jest w plotkach na twój temat. Kiedy tylko zechcesz. No choćby teraz. Nie będzie. Chciałem powiedzieć, że pójdziemy do niego i się tak zawiesiłem nagle. Okej. Okay. Widzicie, możemy już z Mundrem grać. Czy wystarczyło waskę jednak pokonać tylko jeszcze. Okej, okay, 3, 3, 3, bardzo ładnie póki co. Okej, okay, co dalej? On ma 3 jedynki, więc bardzo spoko. A podbiję. Będę mądry, w cudzysłowie. Oczywiście pewnie to przegram jak nic. Jestem tego bardziej niż pewien. W tym momencie nie wiem dlaczego, ale tak jakoś... jakaś tujeczka jeszcze wejdzie? O, dwie szósteczki może być jak najbardziej. Nie obrażę się. Czyli on musi przerzucić wszystkie, albo 4 przynajmniej, nie? Okej, okay, jedynka. Właśnie chciałem powiedzieć, że jemu wystarczy jedna jedynka i wygra i właśnie sobie to uświadomiłem teraz. Dopiero teraz pomyślałem, że on może jednak rzucić coś tam. Okej, okay, tak trochę beznadziejnie, znaczy tak trochę beznadziejnie nam to wyszło. Dwie jedynki, on też nic specjalnego nie ma, więc spasujemy na za zero. I będziemy podbijać stawki. Też przerzucić tą czwórkę. Może jakieś dwie trójeczki może wejdą akurat. Byłoby mi miło dosyć. Jest i trójeczka, jest piąteczka, jedynka. Więc powiem sobie szczerze, że ma duże szanse, że wygra. Okej, okay, jednak zadarował. No i w sumie wygraliśmy, więc jest dobrze. Rzućmy kością. Kośćmi. Bo mam 120 FPS-ów tutaj. Wytyfy, co jest z tą grą nie tak? Ja wiem, że to nie jest jakieś specjalnie wymagające, ale... kurczę, to w końcu jest, czy nie ma tego... o kurde, to ja mam chujowo... przepraszam za słownictwo, mam beznadziejną sytuację. To w końcu jak jest? Mam... mam 63 ile? Czemu wpadła dwójka czy szóstka? Bo ja już nie wiem. Dwójka, ja pierdzielę, to beznadzieja. To przegraliśmy to w takim razie, widzę. No, super. Chciałem powiedzieć, że nie wiem co się stało, że... kurczę, czy jest ograniczenie, czy nie ma tego ograniczenia w końcu, bo... okej, okay, a w kaczmie na przykład 100. Dobra, nie wiem dlaczego tam akurat tak mało miałem i dlaczego mi spadało do 45. Wytyfy. Zresztą wydawało mi się cały czas, że mam powyżej 60. Może moje oczy nie są... nie no, bez przesady. Aż tak ślepy nie jestem. Zresztą
potrafię dość dobrze, wydaje mi się, rozeznać, czy jest 60, czy jest mniej. A wydawało mi się szczerze, z ręką na sercu wam powiem, że wydawało mi się, że było więcej niż 60. Może tutaj przekłamuję troszeczkę licznik FPS-ów, czy coś. A tak to by było widać lagi na tym, na wieśku. Zresztą na wieśku, na podglądzie z wieśka. Mówię, czy my wygraliśmy? Tak, wygraliśmy, lol. Nie spodziewałem się tego, szczerze mówiąc. Okej, dwie szóstki, czwórka, dwójka, jedynka. Natomiast dwie jedynki i nic więcej. Tak więc na razie zostańmy przy tym, co jest. Czy nie będę więcej pieniędzy przegrywał, bo to będzie masakra jakaś. Czwórka, dwójka, jedynka do przerzucenia. Może jakaś szósteczka akurat wejdzie, przydałoby się, byłoby mi miło. Jest i szósteczka, więc całkiem nieźle. Mamy trójkę. Się on musi liczyć na fulla. No i niestety wygraliśmy. Oczywiście niestety dla niego. Okej, kolejny zawodowiec. Kto jeszcze może być zawodowcem teraz? To jest dobre pytanie. A nie możemy przypadkiem do niego zagadać i się go zapytać, czy nie zna jakichś innych graczy w pokera? Dobra, nie no, palić to. Bo ten oprócz wygląda jak Coleman trochę. Może mi się tego wydaje. Dobra, już mniejsza o to, teraz lecimy do Raymonda. Tak, staram się zastanowić, czy Raymonda, czy Raymonda. Wyjątkowo, widzicie. W końcu Lewki zaczął myśleć. Nie, to jest kłamstwo. Po prostu... Tak, dokładnie. Wydybki zaczął myśleć, że taka kupa nie okazja. Znaczy nie myślenie. Okej, okay, a! Tak blisko jest ten dom. A, ten ładny ptaszek, widzicie, on przeleciał koło obiektywu. To biłem do tego domu detektywa. Medalion drży. Co znaczy, że gdzieś to jest coś z magią, nie tak. O, fistek w ogóle to jest. Nawet nie wiedziałem o tym. Wezmę chętnie. Bo skąd u niego jest fistek, kurde, w domu? Halo, Raymond. A. Nie, to się nie klei. Okej, okay, Raymond, chodź tu. Witaj, nie uwierzysz, co się stało. Co takiego? Nie tak prędko. Pamiętaj, że pracuję za pieniądze. Mam koszty. Ile jestem ci dłużny? 200 orenów. Jasna cholera. Bywaj. Tak, dobrze skwitowane, nie. Muszę z nim pogadać jednak mimo wszystko. Tak. Koszty śledztwa wzrosły dwukrotnie. Nie jestem prorokiem Lebiodą, żeby żyć o korzonkach i wodzie źródlanej. Podobnie moi informatorzy. Gwarantuję ci, że to tylko niezbędne wydatki. Pozwólcie, że ja to zrobię. Za 200 orenów można kupić bardzo dużo korzonków. Takie też są koszty profesjonalnego śledztwa. Nie jestem przekonany. Tak? Dobra. Koszty śledztwa. Zapłaćmy mu, ale... Wybaczcie, ja musiałem sobie spróbować. Po prostu tej opcji dialogowej, bo mnie... Troszeczkę mnie rozśmieszyła, jakby nie patrzeć. Mam dla ciebie 200 orenów. Świetnie. Dowiedziałem się, że po ataku na szpital więźnia przeniesiono gdzie indziej. To niedobrze. Owszem, tym bardziej, że nic już z niego nie wydusimy. Dziś w nocy odszedł z tego świata. Nie Jak fajnie. To się stało? Cóż, nie był w najlepszej formie, więc nikogo to pewnie nie zdziwiło. Ja jednak mam przeczucie, że ktoś mu pomógł przenieść się na drugą stronę. Dokładnie. Znacie się z Shani, prawda? Poproszę o przeprowadzenie sekcji zwłok. To powinno wyjaśnić przyczynę śmierci. No tak. Mnie też śledzisz. Taka praca. Bywaj. Okej, okay, co miałem mówić? Ta kwestia dialogowa akurat. A w ogóle, czy można zmienić tryb? Nie, nie można. Nie można, okej, okay, ale zobaczcie, jak się przybliżymy do Raymonda. Medialen zaczyna ostro drżeć, prawda? To jest taka informacja na przyszłość, jak ktoś nie będzie wiedział, o co chodzi z tym. Czy wyjaśni to się wszystko w przyszłości, ale... To jest taka anegdotka, jeśli ktoś nie wie. Jeśli już ktoś się domyśla, o co chodzi. Dobra. Szafa tutaj może jest ten? Ten. Nie? Może w tej szafie jest ten sefir? Nie. To gdzie jest ten sefir w takim razie? Ta sefira, przepraszam, nie ten sefir. Ta sefira, okej, okay, a pozwólcie sobie tylko zobaczę jeszcze. Kościany poker, ten mnie nie obchodzi. Dobrze, jestem już jestem w domu Raymonda. O co chodzi? Gdzie może być ta sefira w takim razie? To jest fistek cały czas. Nic. Kurczę.
Nie mam pojęcia, gdzie ona może być, naprawdę. Naprawdę nie mam bladego pojęcia. Może dopiero potem się okaże, prawda? Może on mi ją da, nie pamiętam teraz. Naprawdę, wybaczcie mi. Tak więc wracamy. Wygląda to, że wracamy na bagna, prawda? Najpierw na groble, potem na bagna. Od razu temu Jean Pierowi, czy jak on tam miał, oddamy misję, prawda, naszą ukończoną. A, już zapomniałem, że jeszcze nie płyniemy. Tylko oczywiście dziwka portowa. U której już... Daruję sobie już tym razem. U której już załatwiliśmy oczywiście wszystkie możliwe rzeczy, prawda? Ile mam? 25 minut, więc co mi nieźle. W sumie za 3 minuty powinienem rzucić odcinek, tak więc zaraz po zakończeniu tego odcinka sobie go wrzucę. Tak, i o czym jeszcze miałem mówić? Na czym ja to skończyłem, kurczę? Przewieźmy na drugi brzeg. Myk. Tak, pamiętajcie tylko przede wszystkim o tym, że przy Raymondzie nam drżał medalion, prawda? Tak, pójdźmy na bagna. I... Cholera, gdzieś zgubiłem wątek, o którym miałem mówić. 70 FPS-ów ma tylko przy tej cutscence. Wytyfy! Czemu? Jest tak mało obiektów. Nawet, zobaczcie, nawet postaci poznikały. Naprawdę nie rozumiem, dlaczego jest ich tak mało. Przynajmniej teoretycznie, bo na podglądzie, jak dla mnie, wszystko wygląda bardzo ładnie. Na bagna natomiast, uwaga, ile? Niecałe 60. Dlaczego niby? Nie wiem, taka optymalizacja, czy naprawdę ograniczenia gry, bo ja nie rozumiem tego do końca. Na pewno aż tak słabego kompania mam, no bez przesady, nie? Okej, Geralt się znowu rozgląda. I znowu chyba to była taka sama katstenka. Wybaczcie, nie chciałem jej pomijać, bo nie pamiętałem, czy ona już była, czy nie. O, co to? Ten, co tak? A, to jest ryba, po prostu on sobie tutaj przybiegnie. Jean-Pierre? O co chodzi? Przychodzę w sprawie Ogłoszenie. ogłoszenia. Nareszcie ktoś się zgłosił. Masz skóry? Mam. Proszę, oto 10 wilczych skór. Doskonale. Tytuł wielkiego łowczego mam już w kieszeni. A jeśli nie, to chyba zostanę najemnikiem. Bywaj. No i spoko, dostaliśmy coś. Otrzymuję, ale 150 renów, całkiem nieźle. Przyzwoite. Bo jeszcze mam w cholerę tego kota, w sensie na dość długi czas. Kurczę, cały czas staram się. A, właśnie, do Waski idziemy teraz. Tak przy okazji, jeśli ktoś nie zwrócił na to uwagi. No nie mam pomysłu, co ja mogłem ci powiedzieć wtedy. Okej, jest i Waska. Powiemy jej, że się myliła. Zapomnij nam się o Belwie dosyć mocno. O, zagrajmy z nią. A my z nią graliśmy chyba już, nie? A, najwyżej przegramy i tyle. Niech się skończy. Ten spasował dwa razy, jak już mamy. Możemy wygrać, prawda? Będę pazerny i spróbuję te 6 złota. 6 złota wygrać, czy tam ile, że mi postawili. Nic. A, sobie mamy te same pary, że tak powiem. Tą piątkę sobie zostawię. No i właśnie to jest to, o czym mówiłem. Wiedziałem, że będzie właśnie. Radziecki piesu się na pewno gdzieś tutaj włączy. Okej, no i co mam? I 2 i 3, no to naprawdę po cholerę, żebym to rzucał. No, przegram to. A szczerze mówiąc, to 3 złote to mi tak naprawdę wisi. Jeszcze gorzej. No ona przerzuciła. Nie, i to jest chyba poniżej nowicjusza poziom. Wytyfy. Można było to w ogóle przegrać. Ja tego nie rozumiem. Jak? Powiedzcie mi, jak? Okej, co ona ma? Też nic nie ma? O Jezus, przecież. Jak? Ja nie rozumiem. Ja gram jak gówno. Jeszcze gorzej niż się da. I tak wygrywam z nią. Dobra, to oddamy jej tą misję i zakończę odcinek. Nie wiem dlaczego, ale nie mogę sobie przypomnieć, o czym mówiłem przed chwilą do was. Tam jeszcze w zimie, prawda? Wygrała, spoko. Przerzucaj to. Szybko i kończmy to. Nieważne, czy wygramy, czy przegramy. No, całkiem nieźle. Przydałoby się tylko, żeby ta jedynka gdzieś weszła na jakąś inną cyferkę sobie. Walić te pieniądze. No i podda się? Czy się nie podda? Nie podda się, okej. W sumie dość logicznie. No jest czwóreczkę niestety. Na pewno przerzuci, wygra i tyle z tego będzie. Szósteczka, szósteczka i czwóreczka. O, wygrałem, czyli bardzo spoko.
Okej, Waska. I gadajmy z tym. Druidzi nie porwali waszego malca, ale nie wiem, co się z nim stało. Jak znajdę chłopaka, dopilnuję, żeby dotarł do domu. Otaczają nas wrogowie. Chłopiec przepadł i niech to wszystkim będzie przestrogą. Musimy być czujni i gotowi. Gotowi na co? Wodni panowie są blisko. Pojebałeś się, bełbie. Tak delikatnie... Przepraszam, że to powiedziałem, ale to jest tak najdelikatniej ujęte to, co się z nią po prostu w tym momencie dzieje. W ogóle niepotrzebnie te zbieram. Mi nie jest potrzebne, na pewno na cholerę mi tego aż tyle. I czy skóry też mógłbym odsprzedać w sumie. To czy Waska nie chce przypadkiem ich? Bywaj. No cholera, nie tak, jeszcze raz. Okej, jest i 30 minut, tak więc za sekundkę z wami skończę to. Ale co ona odkupi ode mnie? Ona może ode mnie odkupić przede wszystkim alkohole. To kurczę, choć nie, to mi się może przeczytać. Spiritus Mahakamu. Cintryjskie. Pieprzówka. Bimber. Cholera, nic mi się tutaj nie przyda. No dobra, trudno. Oddamy to najwyżej z powrotem temu. Bo ja mogłem to kaczmarzowi już oddać, jakbym wyzimiał, nie pomyślałem nawet o tym. Okej. Ale to jeszcze nieskończona jest misja, prawda? Coś jest bok. A, właśnie. To też w ogóle totalnie olałem. Jezus. Jakaś masakra po prostu. Okej, to mnie znowu prowadzi tak, do przystani, czyli to nie. Co ja tutaj mogę jeszcze załatwić w sumie? A, do Jarena mogę iść. Do Jarena. A znowu zapomniałem miliona rzeczy, dobra. To do obelisków wszystkich, do których możemy wsadzimy po prostu sefiry. Załatwimy to z Jarenem i w następnym odcinku i potem wrócimy już do Wiedźmy. Ja tymczasem się z wami żegnam, mam nadzieję, że wam się podobało, że obejrzycie również kolejne odcinki. Do zobaczenia i na razie.